witam Was w odcinku 8. W tym odcinku będziemy mówić na temat back levera, czyli wagi tyłem. Nauczycie się, w jaki sposób trenować pod ten element, jak się do niego przygotować i warianty na kołach oraz na drążku. Zapraszam. A więc jak osiągnąć back levera? Back lever jest to nic innego, tylko horyzontalne trzymanie sobie sylwetki napiętej. Do tego będziemy potrzebować oczywiście silnych mięśni core, pośladków oraz tutaj prostowników grzbietu. Pozycja opadki jest w pozycji neutralnej. Może być w lekkiej protrakcji po to, żeby blokować się najszerszym grzbietu. Do tego dochodzi mięsień główny, czyli biceps. Do tego dochodzi naramienny przedni akton oraz przedramię. Te główne mięśnie musimy trenować. Okej, jeżeli mając akcesoria treningowe pod back levera na rozgrzewkę, fajne ćwiczenie będzie następujące. Zaczepiamy sobie gumę w taki sposób o słupek. Stajemy sobie tyłem do niej, do słupka. Proste ręce, zablokowane łokcie na szerokość mniej więcej ramion. Może się troszkę węziej, ale to zależy. Spięty brzuch, pośladki. Do przodu lekko naciągamy sobie i teraz aktywujemy sobie ryż barkową. Trzymamy spięcie jak w back leverze. I wracamy. Spięcie. I wracamy. Do back levera pierwszą progresją jest tak zwany skin the cast, którego znacie już z odcinka o budowaniu formy. Dlatego, żeby w niego wejść, trzymamy sobie na szerokość barku w ręce, aktywujemy sobie zwis aktywny, wchodzimy przez barki, schodzimy dotąd i to jest nasza pierwsza progresja, którą możemy też trzymać w taki sposób. Cofamy się. I możemy wrócić po lopu. W trakcie wykonywania back levera musicie wejść sobie w świecę i ze świecy wchodzicie sobie w horyzont, czyli do pozycji. I teraz to, co chciałbym, żebyście trenowali, to zarówno trzymanie horyzontu, jak i wejście presem z powrotem do góry, czyli negatyw i pres do góry. Jeżeli traficie na ścianę w postaci progresji, której aktualnie nie jesteście w stanie przejść, dobrym sposobem na to, aby ją przyspieszyć, jest użycie sobie gumy oporowej. Ja tu mam akurat dość ciężką gumę 20 kg, ale możecie użyć lżejszej, na przykład 5 kg odciążającej, która zdecydowanie bardziej zaangażuje Wam mięśnie pracujące w tym ruchu. W związku z tym, żeby wykonać sobie na przykład progres ze stradla do fulla, można sobie dać taką gumę w taki sposób na kołach. Ok, trzymając sobie gumę wchodzimy w świecę i ze świecy staramy się za pomocą gumy zejść do horyzontu. Przytrzymać sobie fazę i presem do góry wrócić. Alternatywą do back levera i zejście do horyzontu i powrót presem do góry będzie trzymanie tej sylwetki na drabinkach. W związku z tym trzeba wejść na drabinki, zejść sobie negatywem w dół. Drabinka przytrzyma nam tutaj korpus, właściwie plecy, górną część, do tyłu i wracamy z powrotem. Wygląda to więcej tak. W przypadku back levera wykonywanego na drążku ustawienie naszych dłoni powinno być na szerokość barków. Jeżeli złapiecie troszkę węziej, w ten sposób blokujecie się trochę na najszerszym w lekkiej protrakcji, czyli jakby w tym ustawieniu jest troszkę prościej go trzymać, tego back levera, niż trzymać go szeroko. Ok, to taki pro tip. Natomiast jakby tutaj polecam bardziej wykonywać go sobie na kółkach,
Ponieważ wtedy możecie równomiernie ustawić sobie tutaj ustawienia ramienia, czyli bardziej kółka pracują nam do wewnątrz i łatwiej się go trzyma. W przypadku drążku system progresji jest taki sam od tak backlevera do one leg backlevera, straddle do full backlevera. Osiągamy ten element. Ćwiczeniem podstawowym do backlevera jest hollow body, w związku z tym potrzebujecie kawałka ziemi bądź takiej skrzyni jak ja tutaj. I chodzi głównie o to, co już znacie, czyli ustawienie backlevera z nastawieniem na hollow body, czyli to, a do backlevera no to bardziej z rękoma ewentualnie w tym zakresie. Ale jako podstaw no to polecam sobie trzymać w tej progresji z przechylonymi lędźwiami. Ok, bardziej ukierunkowana wersja właśnie tutaj presów w backleverze w hollow body polega na tym, że trzeba wziąć sobie ciężarki albo takie talerze, jakie mam tutaj. I tak samo, musicie mieć już hollow body w dobrej formie, czyli w tej. Trzymacie sobie takie ciężarki, wchodzicie sobie w pełen zakres ramienia i wracacie. Ćwiczeniem do dipów na koła, które wymagają od Was rotacji ramienia i tej samej sylwetki, której trzymacie sobie backlevera, będą Korean dips. Czyli wchodzimy sobie na poręcz, trzymamy sobie na szerokość barków, jak będzie trzymać backlevera, wchodzimy w korean. Angażujemy w ten sposób nasz biceps na ramienny, w głowę ramienia, angażujemy sobie, dzięki temu wzmacniamy też te mięśnie pracujące w backleverze. Progresją do backlevera, która będzie wzmacniała Was nie tylko presje i negatywy, czy same horyzontalne trzymanie sylwetki izometryczne, będzie również wykonywanie sobie pullów w backleverze. Dość trudne ćwiczenie, ale polecam je sobie wdrożyć. W związku z tym trzeba wejść na drążek, na chwytem. Z tej pozycji próbujemy się podciągnąć do góry. Czyli horyzont i podciągnięcie. Będzie wzmacniało Wam siłę pull w pozycji backlevera tyłem horyzontalnej, dlatego polecam wdrożyć to ćwiczenie. O backleverze. Mam nadzieję, że podczas Waszych treningów wdrożycie regresji i progresji, których się nauczyliśmy, i zapraszam na kolejne materiały. Będzie się działo.